czy bardzo kwestię naukowego podejścia do 7-minutowego treningu? Naukowego podejścia. The second, what you taught last night. Okay, okay. So let me give a brief of the story. Okay, teraz trochę dam wam taką skrótową historię, skąd w ogóle się ten program wziął. At the age of 11, both Chris and I have known each other literally since kindergarten. My znamy się z Chrisem od przedszkola. And it's nice to have lifelong friends like that. Wspaniale mieć jest przyjaciół, którzy w zasadzie są z tobą przez całe życie. And we've always been athletically inclined, and at about the age of 10 or so, we picked up our first weights together in his basement, at his house. Kiedy mieliśmy około 9-10 lat, zaczęliśmy podnosić ciężary w jego piwnicy. They look at me like maybe a little funny. Trochę tak się zabawnie na mnie przyglądają, patrzą. So I look at them like they're funny. Ja wtedy patrzę i tak mi się wydaje, że też oni są zabawni. Everybody has this, right? Każdy też taki robi. So for example. Na przykład to. Jesus. So sometimes we can break this way. We turn this way. Czasami możemy tak się obrócić, to zrobić. This part of the foot. Tą częścią stopy. But don't do it at home because. Ale nie rób tego w domu. You break your foot. Bo złamiesz sobie stopę. For me, I practice many times. Ja to praktykuję bardzo często. So I will try. I'll try to do this one. Spróbuję zrobić to. Two. Okay. O, w ten sposób. I hope you hold it tight, because I don't want to break it. So I'll try. Spróbuję. Ready? Yeah. Actually, I tell you. Zapomniałem powiedzieć. If I miss. Jeżeli chybię. And I hit Mike. I uderzę Mike'a. It's not part of the show. To nie jest część przedstawienia. So doctor, the nurses. Więc lekarze są proszeni na salę. It's real. To okay. Naprawdę jest. It happened one time. Raz mi się zdarzyło. Well, two times. On może dwa razy. First time, the second time the guy's okay. Hey. Nie bój się. I did this four times. Cztery razy to zrobiłem. Okay. Okay, I got it. Demonstrate because sometimes we hold very tight. Czasami bardzo tak się ściśle to trzymamy. And then either the board breaks. My foot breaks. Albo się pękają te kawałki drewna, albo moja noga. Or nothing happens. Albo nic się nie dzieje. But in real life is more movement. Ale w rzeczywistości zawsze jest więcej ruchu. So now we just let the boards hang this way. Więc będziemy tak, pozwolimy im tak ruszać. If you're very strong and you push, jeżeli jesteś bardzo mocny, to uderzysz, it won't break. To się nie złamie. So you need to have the snap and the speed. Musisz mieć nie tylko uderzenie, ale również szybkość. So, maybe we use a chair? Może wykorzystamy krzesło? Where do you want? They're gonna fly it that way. No, Joel, please. Okay. So which way? Oh, you can catch it this? Perfect. Joel, so we can fly this way? Okay. The board can fly this way? Actually, the board can fly this way. Okay. No, not to the window, not to the window. Well, then I think this way. Yeah, I'm sure. Maybe what if we put everybody behind? We just don't want to break the room. Nie chcemy nic zniszczyć pokoju. Everybody here, and then we stand here, and the boards fly that way. This way? Yeah. We put everybody here against the wall to watch. Take off everything, so. No, we have to move everything around. All right, well, then. The blanket will be okay. Hold the blanket. No problem. Yeah, I'm kicking over towards the window. They like the window, yeah. Leave them alone. So, and then we need somebody, maybe you guys, Thomas and those guys. They have to hold it so when the boards fly. Potrzebujemy kogoś, kto będzie trzymał teraz te dwie osoby, które będą trzymały. So those people there might want to get out of the way. Yes. And yeah, maybe you should move. Yeah. Over on this side. Okay. Let's see. Okay, so this one, I'm coming around. Okay, one more. These people here. I don't know the trajectory. Yeah, I might fly this way. Guys, everybody sort of comes this way. That's not gonna work. One more. Okay, go check on YouTube instead. We don't do that.
Jacek, just out of safety, ask everybody on this side to move to this Może side. Możecie wszyscy przenieść na tą stronę? Chodzi o to, żeby nikt nie dostał kawałkiem w czachę. Actually, I have to stretch, excuse me. Stretch a little bit. Okay. Can we remove the glasses and the bottles from there? Sure, go ahead. You got time. Okay. Let's see. Wait, can I see? Don't do it now. No, just checking. Just checking again. Okay. Okay. One moment, sorry. Maybe I like to stretch to be a little bit better, to get improvement a little bit, something around there, maybe. Oh boy. I did this before. I hope it's going to be okay today. Okay. This takes a little bit more than 7 minutes. You have to practice a long time. Okay. Okay, let's try. Okay, now ready. I think I'm ready. I hope so. Okay. Measure. Whoops. That's just a warm up to make you guys more dramatic. Okay. 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 Okay, thank you. That's it. No. Okay, thank you. Thank you. Dyrektor musi polecić 10 osób osobiście i mieć w swojej organizacji 3 doradców. Wręczamy dyrektorom tego takie wyróżnienie. Mam sobie to powiesić. Za plecami na, może być, na ścianie. Dyrektor, członek, założyciel Zespołu Polskiego w uznaniu Twojego wybitnego przywództwa i zaangażowania w drodze do wspólnego sukcesu wręczono 26 stycznia w Warszawie. Podpisali Joel i Chris. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałabym podziękować tym wszystkim osobom, które, dzięki którym to się stało, które mi zaufały, które postanowiły razem ze mną robić ten biznes. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej i mam nadzieję, że będzie więcej też osób, dzięki którym po prostu ta ranga była możliwa. Czyli pomagamy osobom, które z nami współpracują, żeby one też zrobiły krok wyżej, czyli żeby awansowały. I to jest, myślę, klucz do sukcesu, żeby właśnie wejść na pozycje dyrektorskie. Pomagajmy ludziom, którzy przychodzą do naszego biznesu, bo kiedy oni rosną, my rosniemy razem z nimi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Zostań, tutaj. Daj Tomkowi, Damianowi, który, że tak powiem, wszystkiego mnie uczy, daje mi naprawdę cenne wskazówki. Trwa nasza współpraca już około roku, w zasadzie to jest podsumowanie takiej rocznej współpracy. Oczywiście też podziękowania dla Jacka, bo Jacek z kolei jest liderem, mentorem Tomka. I dlaczego zrobiłem taki szybki sukces? Wiele osób mnie pytało dzisiaj też i tak się zastanawia. Po prostu przypomniałem sobie, że trzeba robić to, o czym sam mówię wielu osobom, a sam przez jakiś czas zapomniałem to robić, czyli po prostu rozmawiać, kontaktować się z osobami. Odświeżyłem wszystkie kontakty, zacząłem po prostu rozmawiać z moimi znajomymi, nie tylko o tym treningu, po prostu rozmawiać, poznawać nowe kontakty i ludzie mnie zapytali, co robisz, Rafał? No słuchaj, mam coś takiego fajnego, zobacz. O, fajne, mogę też przyłączyć, popracować z sobą. Super. I w ten sposób właśnie osiągnąłem tą rangę. Dziękuję.
Dzięki przede wszystkim temu mistrzowi. Sorry, ale powiem wam szczerze. Brawo! Warto to robić właśnie dla takich chwil. Dzięki. Bardzo się cieszę, że tu jestem dzisiaj i przede wszystkim zawdzięczam to wam, ponieważ wszyscy, jak tu siedzicie, kto jest zarejestrowany, jesteście w mojej strukturze. I chciałbym podziękować wielu osobom. Szkoda czasu, bo ja opowiem, ponieważ chwilę mam później, za chwilę będę ja jeszcze opowiadał, to opowiem o większej tam ilości rzeczy ważnych. Natomiast właśnie chciałbym podziękować za to, że tu stoję, to przede wszystkim Jackowi, ponieważ tak jak Jacek powiedział, już działamy od 2 lat chyba razem, biegniemy razem i po prostu fantastyczna sprawa się stała w moim życiu, o tym powiem, ale chciałbym podziękować też właśnie Ani, Przemkowi, Rafałowi i tutaj wam wszystkim, tak nie będę wymieniał wszystkich, bo zabraknie czasu, i Joelowi, Chrisowi za to, że są tutaj z nami, ponieważ mamy świetną okazję do tego, żeby zrobić coś potężnego w Polsce. Powiem wam szczerze, jestem pierwszy raz na wydarzeniu biznesowym, gdzie jest sala zapełniona, tak jak teraz. Znaczy, oczywiście byłem na większych wydarzeniach, ale to jest pierwsze spotkanie w Polsce, jest cała sala wypełniona, także jest fantastycznie. Bardzo się cieszę, że idziemy bardzo szybko do przodu, a jesteśmy na praktycznie krawędzi czegoś bardzo dużego, także bardzo wam wszystkim dziękuję za przybycie i za chwilę powiem więcej. Dzięki. Tego, co myślę o branży, co przygotowałem dzisiaj dla was i co przez ostatnie, ponieważ od jakichś 3 tygodni wiedziałem, że będę miał przyjemność tutaj wystąpić, sobie obserwowałem i co mi wpadło do głowy. Tak wygląda mój wesoły blogasek. Jeżeli wpiszecie MediaFan w Google, na pewno na niego traficie, albo na inne paskudne opinie o mnie. Nie paskudne. Kontroluję internet. Nie ma żadnych paskudnych o mnie opinii. Jestem wpływowym blogerem. Wiem dobrze, co się mówi o mnie. To jest mój kanał na YouTubie. Też również wykorzystuję go jako kanał komunikacji. I co ciekawe, o samym YouTubie nie będziemy dzisiaj dużo mówić. O samej prowadzeniu marki na tym kanale.